Mam dobrą i złą wiadomość. Stwierdziłem, że nagram film. Mimo, że cała prehistoria to jest nawet 7 milionów lat, to da się ten temat zrobić bardzo szybko. Prehistoria to moment, odkąd archeolodzy i antropolodzy są w stanie wskazać pierwsze ślady działalności człowiekopodobnych istot, aż do momentu, kiedy wytworzyła się taka prawdziwa cywilizacja. Prehistoria kończy się początkiem starożytności. I tych cywilizacji, o których mam nadzieję też sobie powiemy w następnych odcinkach, Grecji, Rzymu, jakie są już? I innych. Zanim powiemy sobie o przodkach nas, czyli o przodkach Homo sapiens, żeby to zrobić, musimy się wszyscy zgodzić, że istnieje coś takiego jak ewolucja, czyli musimy zgodzić się z teorią Darwina. Jeśli wierzyć ewolucji, wszyscy pochodzimy od królików. Że gatunki ewoluują w następne, no i rozszerzają się i zmieniają i tworzą się nowe z tych starych. My też powstaliśmy z innych gatunków i właśnie o nich sobie dzisiaj powiemy. I przeanalizujemy wszystkich tych przodków, którzy zdaniem badaczy byli krokami na drodze do powstania Homo sapiensa i do powstania pierwszych cywilizacji, na które składał się, które tworzył Homo sapiens. To jest tak naprawdę prehistoria w dużym skrócie. Jak wyglądała droga do tego organizmu i tych cywilizacji, o których uczymy się na historii. Istnieje dość mocny dowód archeologiczny, że cała ludzkość zaczęła się w Afryce. No i takim pierwszym przodkiem, pierwszym przystankiem na drodze do Homo sapiensa jest tak zwany sahelantrop. Żył w okolicach Afryki Środkowej. To są tak stare czasy, tyle milionów lat temu, że poza nami jest na przykład przodkiem małpy. Jeżeli ktoś wam na maturze zada pytanie o sahelantropa, to dziwne. Następny przystanek, którego też mogę wymienić tylko z nazwy, to Australopitek. W sumie to nic o nim nie wiem. Wiem tylko tyle, że było coś takiego, ale też, no, niemożliwe, żeby ktoś was pytał o Australopitki. Następny krok w naszej ewolucji to tak zwany homo habilis, inaczej mówiąc człowiek zręczny. Tutaj już się zaczyna naprawdę ciekawie, bo poza tym, że każdy z tych kolejnych etapów fizycznie coraz bardziej przypomina nas, postawa się coraz bardziej prostuje, kręgosłup się wydłuża, rozwija się także głowa. Homo habilis będzie pierwszym gatunkiem, który zacznie wykorzystywać narzędzia z kamienia, które są bardziej zaawansowane niż po prostu kamienie. Daj kamienia! Wpadnie na ten genialny pomysł, żeby nie tylko chwycić kamień, ale też spróbować go w jakiś sposób wyrzeźbić, coś z niego zrobić, z czymś go powiązać. Po Homo habilisie będzie już tylko lepiej. Kolejnym krokiem ewolucji jest Homo erectus. Homo, czyli człowiek, erectus, czyli wyprostowany. Nie bez powodu na podniecenie u mężczyzny mówi się erekcja. Chodzi o to, w jakiej pozycji jest człon. Chodzi na dwóch nogach, może biegać, przyspieszać, jest stabilny, ma silną posturę, czyli wszystkie te cechy, które później będziemy mieć my. Mało tego, Homo erectus wpadł na coś takiego jak ostrzenie przedmiotów. Poza tym Homo erectus zacznie wykorzystywać ogień do obrony, zacznie rozumieć, czym ogień tak naprawdę jest. Są tak naprawdę dwa rodzaje ewolucji z Homo erectusa. Neandertalczyk, czyli Homo neandertalus, wyewoluował i żył przez pewien czas jednocześnie z nami, czyli równolegle do Homo sapiensa, ale wyginął. Są różne powody, dlaczego mogło się tak stać, ale był dość dobry. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, to to było naprawdę wysoko. Ja już nie pamiętam, o co tam chodziła, no ale nie jest to w ogóle istotne w sumie. Jedna istotna rzecz to jest mowa. Staliśmy się istotami, które skutecznie ze sobą komunikowały. Mało tego, Homo sapiens był i jest w stanie tworzyć zaawansowane narzędzia, tworzył kulturę. To wszystko są cechy, które są owocem tej całej ewolucji. I can't stop this feeling deep inside.